Przeżywam uroczystość Chrystusa Króla, zatem kolejny odcinek najlepszej cząstki przed nami. Zapraszam Was na kolejny niedzielny odcinek. Uroczystość Chrystusa Króla przeżywamy jak co roku na zakończenie roku liturgicznego. Przypominamy sobie, że Chrystus jest Królem całego Wszechświata. Królowanie łączy się z władzą. Władza to jest możliwość decydowania o sobie, o kimś innym, o jakichś różnych sprawach. I władza nam się kojarzy też często źle, negatywnie. Pamiętam taką na początku mojego kapłaństwa, jak mówiłem o tym, że już mam też władzę chyba sprowadzenia, nie pamiętam jak to powiedziałem wtedy, ale że mam po prostu władzę tak, no, sakramentalną. To jedna siostra wtedy zakonna powiedziała, że to bardziej służba niż władza, ale to myślę, że to nasze podejście do władzy jest troszeczkę niesłuszne, jeżeli mówimy, że myślimy o tym źle. Władza jest, może być czymś dobrym, nadkoniecznym. Przecież mamy władzę w naszym ciele, mamy władzę, właśnie ktoś ma władzę komuś pomóc, władzę, na przykład, nie wiem, po to jest też władza w państwie, żeby tym państwem zarządzała, czyli po to, żeby mogła decydować o pewnych sprawach. Oczywiście tę władzę można źle wykorzystywać, nam się często źle kojarzy, ale królowanie Chrystusa jest też władzą. I na czym polega to królowanie Chrystusa? Chrystus zostaje namaszczony na króla, tak jak Dawid został namaszczony w pierwszym czytaniu, Chrystus zostaje namaszczony na króla na krzyżu. I tam mamy dzisiaj w Ewangelii opis tego, jak Pan Jezus umiera i obok Niego wisi dwóch łotrów. I tutaj widzimy dwa podejście do władzy, jaką mieli ludzie w tamtych czasach odnośnie też Mesjasza. Jedna to władza taka ludzka, polityczna, a druga to władza duchowa, władza zbawienia człowieka. I pierwszy łotr mówi, jeżeli jesteś Mesjaszem, to wybaw siebie i nas. Jeżeli więc masz władzę, jeżeli potrafisz zarządzać, właśnie jesteś Mesjaszem posłanym przez Boga, czyli masz władzę się teraz uwolnić i pokazać wszystkim, jak jesteś mocny, więc skoro jesteś tutaj też z nami, to i nas uwolni. A drugi karci go, bo wie, że władza Jezusa nie polega na tym, że ma, że też jakby chciał, to by mógł to zrobić, tak? Bo taką władzę też ma. Ale jego władza to przede wszystkim zbawienie człowieka. O tym też mówi drugie czytanie, o tym, że Chrystus nas odkupił, że On dał nam możliwość życia wiecznego. I zobaczcie, to słowa, które mówi Pan Jezus do dobrego łotra, dzisiaj jeszcze będziesz ze mną w raju. I Chrystus ma władzę zbawić tego człowieka. To jest coś niesamowitego, że my możemy być zbawieni. Dla nas może takie oczywiste, no bo Chrystus nas zbawił, tak przechodzimy do nieba i tak nawet czasami niektórzy mówią, że przecież no po śmierci idzie się do nieba. Skąd też taka oczywistość w tym wszystkim? No, wychowaliśmy się też, no wiadomo, w kulturze chrześcijańskiej, więc jest dla nas jakoś oczywiste, że potem no, idziemy do nieba, chociaż to też nie jest takie pewne, bo rzeczy ostateczne są niebo albo piekło, tak, sąd ostateczny, śmierć, sąd i niebo albo piekło, więc niekoniecznie musi być niebo. W każdym razie jest też taka prawda wiary, że Chrystus wstępuje do otchłani w Wielką Sobotę, do krainy zmarłych. Tam przed śmiercią Chrystusa ludzie, którzy umierali, nie szli bezpośrednio do nieba, ale przebywali w tej krainie zmarłych. Chrystus ma moc tych ludzi stamtąd wyprowadzić. Ma moc nad grzechem, ma moc nad szatanem, ma moc nad złem i ma moc nas uwolnić od grzechu. Jedna spowiedź, jeden chrzest w ogóle ma moc nas wyzwolić z niewoli złego. U nas w archidiecezji częstochowskiej przeżywaliśmy w ten weekend spotkanie Kana Młodych, spotkanie na młodzieży, gdzie było ono przeżywane pod hasłem tego, że krew Chrystusa nas wyzwala. I też młodzi mogli tego doświadczyć, czy to przez spowiedź, czy modlitwę stawiennicze, albo przez samą modlitwę przed relikwiami krzyża, nie krzyża, tylko krwi Chrystusa, że ta krew rzeczywiście wyzwala. Więc dzisiaj tego dnia w uroczystość Chrystusa Króla chcemy o tym przede wszystkim pamiętać. I módlmy się dzisiaj, bo Chrystus ma moc zbawić nasze dusze, ma moc wyzwolić od grzechu i ma moc też udzielić nam mocy.
bo my sami z siebie tej mocy nie mamy. Jeżeli chcemy powstawać z grzechów, to tylko mocą Pana Jezusa. Więc dzisiaj o to się bardzo gorąco módlmy, żeby Pan zdał nam siłę do tego, żeby z naszych grzechów powstawać, żeby On królował, bo to też jest ważne. Z jednej strony wyzwolenie z grzechów, ale też panowanie Boga, żeby nie panował grzech, ale nie wystarczy powiedzieć grzechowi nie, ale też trzeba wybrać pozytywny sposób, wybrać Pana Boga, czyli że chcę, żeby On teraz mną władał. I ta władza Chrystusa nie jest czymś złym, nie jest to coś, tak słowo może warto sobie tak odkurzyć, troszeczkę zobaczyć, czy, jakie mamy podejście do słowa władza. Ono niekoniecznie musi być złe. Mamy władzę nad sobą i ten człowiek, który ma władzę, włada, na przykład, nie wiem, też nawet się mówił, że ktoś nawet władał mieczem, nie? Czyli posiadał umiejętność posługiwania się mieczem. My miejmy taką umiejętność władania naszym życiem, a najlepiej, żeby to Chrystus nim władał. Więc dzisiaj dziękujmy Bogu za to, że my mocą Krzyża Chrystusa możemy być zbawieni i prośmy Go o to, aby to zbawienie stawało się cały czas naszym udziałem. A niedługo już Adwent, więc będzie okazja do tego, żeby na nowo Chrystusowi oddać władzę. Jeżeli dzisiaj odkryjemy, że tej władzy Chrystusa jeszcze jest za mało w naszym życiu, to może na Adwent warto postanowić sobie, żeby coś z tym zrobić, na przykład chodzić na adorację. Ja tak postanawiam, na przykład, że będę chodził na adorację codziennie na pół godziny. Zobaczymy, czy mi się uda, ale też to myślę, że będzie Chrystus mógł jeszcze więcej władać. No, szykujmy się do Adwentu, ale póki co jeszcze niech Chrystus króluje, Chrystus nas włada. Niech Chrystus będzie naszym Panem, Królem i Zbawicielem na zawsze. Niech Was błogosławi na ten niedzielny, dzisiejszy dzień Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa. Thank you.